No dobra. Dobra, 16:37. Hej, siema, tu Pawko. Tu Pawko, gminik, widzę was w kolejnym odcinku Wiedźmina 3 Krew i Wino. Więc tak, trochę tam sobie oznaczałem sobie to pewne, tylko tutaj ten turniej Gwinta będzie dość trudny, a to wiadomo, zostaje sobie na sam koniec. No, wiśni wkrótce to tak też będzie kłopot. Ale teraz dalej idziemy z fabułą. Powiedz Rekowi, kiedy będziesz gotowy do drogi. Tak, oczywiście osłyszałem trochę, zostało już tylko 10. I tylko dwie skarby, który jeden ukrywa się tutaj. Ja też jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Ale dobra, no to gadamy z Regisem. Regis? O, jesteś. Możemy ruszać do Teszamutna? Tak. No dobrze, nie ma co zwlekać. Prowadź do tego Teszamutna. Już, już. Jeszcze tylko jedno. Co to było? Krew. Kruk udzielił mi ostatniej przysługi. Zażyłem też Sangurium, preparat, który wyczula zmysł węchu. Dzięki niemu będę czuł zapach krwi stokroć bardziej niż zwykle. Oszalałeś? Przecież jesteś po odwyku. Geralt, twoje oburzenie mi pochlebia, ale proszę, uspokój się. Nie miałem wyboru. Zresztą, klamka zapadła. Chodźmy do Teszamutna, bo już czuję, że jestem na lekkim rauszu i zaczynasz mi zbyt dobrze pachnąć. No to co? Ruszajmy. No to jeszcze będzie chyba sporo walki. Jak dobrze myślę. Ale ładne ujęcia. Nie powiem. Dość ładne ujęcia. To tutaj. Miejsce kaźni ofiar znajduje się pod ziemią. Jesteś pewien, że wiesz, co robisz? Mogę jedynie żywić taką nadzieję. Proszę, chodźmy. Im dłużej zwlekamy, tym mniej nad sobą panuję. Nie chciałbym zrobić ci krzywdy. Prowadź. Uhuhu. Robota parszywców. Żerowisko muszą mieć całkiem niedaleko. Zgadza się. Mówiłem ci, że tu jest niebezpiecznie. Za tą ścianą znajduje się wampirzy loch. Ciekawe. Widziałem już naprawdę wiele, ale czegoś takiego jeszcze nigdy. To zawsze zaszczyt. Móc pokazać coś nowego takiemu wyjadaczowi jak ty. Pozwolisz, że otworzę. Jak to zrobiłeś? No, to stare zabezpieczenie przeciwko ewentualnym nieproszonym gościom. Dobra, chciałem wiedzieć, gdzie my kurwa jesteśmy. No coś czułem, że to będzie to. Poza tym tyle drogi. Drzwi otwiera mechanizm zwalniający, który reaguje z krwią wampira wyższego. Specjalne mechanizmy, wampirza twierdza. Tu są, musiało być kiedyś dla was ważnym miejscem. Wciąż jest. Podczas koniunkcji sfer tu otworzyła się brama z naszego świata.
ta kraina była pierwszą, którą ujrzeliśmy. Hodowa trwony ludzkiej? No ciekawe, dobra, lecimy dalej. Hodowla trzody ludzkiej? To na poważnie? Autor spędził wiele lat obserwując zachowania ludzi, których hodował, i tak powstało to wątpliwe moralnie dzieło. To złe miejsce. W powietrzu wisi śmierć. O wiele osób dokonało tu żywota. Glify wydrapane w skale. Kiedyś były pokryte krwią. Coś oznaczają? To są symbole. Co to jest w ogóle? Jak się... Przepraszam, ale... Co to jest? Spodnie? Ciężka zbroja, o Jezu. Unikat? Dość ciekawe. Spali plemion, które rozeszły się po świecie po koniunkcji sfer. Moi przodkowie umieścili je tu, żeby przypominały, skąd się wywodzimy. Widzę, że zgromadziliście tu osobliwą biblioteczkę. No, rzeczywiście. Ale ja nie brałem w tym udziału. Cele? Kogo tu trzymano? Ach, to wielce niechlubna karta historii mojego ludu. Wolałbym nie przywoływać dawnych demonów. Co to za glif? To Amur. Oni udali się za morze. No ciekawe. A to? Co to za plemię? Garaszan. To moje plemię. Moje i Detlafa. My zostaliśmy tutaj. Co oznacza ten symbol? To Det. To ci, którzy poszli na wschód, za góry Sine. No dobra. No nie podoba mi się to. No, przeciążenie. Coś czułem. No to szykuje się jatka. Urocze miejsce. Co tu robią te klatki? Mówiłeś, że trzymano tu tylko jednego wampira. A tak, widzisz, moi przodkowie nie byli zbyt humanitarni. Uznali, że najlepszą karą dla Khagmara będzie dręczenie go zapachem krwi, której nie będzie mógł skosztować. Dlatego trzymali tu również ludzi. Ludzi, z których upuszczali krew. Khagmar szalał z bólu i złości, a ludzie wykrwawiali się i umierali. Potraktowali ich jak bydło. Chciałbym zaprzeczyć, cofnąć czas, ale to niemożliwe. Mogę odczuwać jedynie wstyd za moich pobratymców. Nie obwiniaj się, nie mogłeś nic zrobić. Bierzmy się do roboty. Racja. Przygotowałem przynętę. Rozłóż ją, proszę. Najlepiej przy wejściach do tuneli. Wtedy zapach najskuteczniej się rozniesie. Umieść przynętę przy wejściach do tuneli, żeby potwory szybciej wyczuły zapach. Ciarki mnie przechodzą, kiedy sobie pomyślę, skąd te tunele się tu wzięły. To była naturalna kolej rzeczy. Zapach śmierci przyciągał trupojady.
Już się zbliżają. Trzy rozłożone. Została ostatnia. Myślisz, że to zadziała? Mam nadzieję. Mięso cuknie tak, że czuć je chyba w Nowigradzie. Dobra. Zaczynamy. Przynęty rozłożone. Co teraz? Wejdę do klatki, a ty mnie skujesz. Stop, z którego jest zrobiona, blokuje przemianę we mgłę. Wydawało mi się, że nie będziesz chciał uciekać. Będę cierpiał i jedyne, o czym będę myślał, to żeby przestało mnie boleć. Wtedy nie ręczę za swoje czyny. Pośpieszmy się. Potwory zwietrzyły przynętę. Poza tym zaczyna mi się już kręcić w głowie. Od krwi? Ktoś, kto nie przeżył wampirzego łaknienia krwi, nie wie, co to jest pragnienie. Może umówimy się na jakieś hasło? Wiesz, gdybyś czuł, że już nie dajesz rady. No i co wtedy zrobisz? Nie wiem. Uspokoję cię jakoś. Hej, Spochiger. Nie będziesz w stanie. Po prostu miejmy to za sobą. Regis poczuł krew. No dalej. Dobra. Ja pierdolę, jak jest ten? Trzymasz się? Jest. Jest coraz gorzej, ale tam radę. Dobrze, posłyszę kolejne. Ohoho! Dobra! O, ja cię pierdolę. Wytrzymaj jeszcze. Już cię opuszczam. Dobra. Przeniósł uciek. Musisz jeszcze wytrzymać. Za kilka godzin krew zaschnie, jej zapach nie będzie ci. Ja pierdolę. Zabiorę cię stąd. Mikstura.
tym stanie nie dasz rady jej przygotować. Pomogę ci. O, ja jebie. O, ja jebie. Ale było blisko do mojej śmierci. Było blisko. Lepiej ci? Cóż, szczytową formą bym tego nie nazwał i zapewne nieco mi zajmie, nim dojdę do siebie. Ale dziękuję, już lepiej. Nie powiedziałeś mi, że tak to będzie wyglądało. Nie ma o czym mówić. Jest o czym mówić. Bo jakbym wiedział, że poddasz się takim torturom... To co byś zrobił? Znalazłbym Detlafa w inny sposób. Tyle, że ja nie chciałem żadnego innego sposobu. Nie pomyślałeś o tym? Nie, bo żadne rozumne stworzenie nie chce się narażać na taki ból. Pod tym względem niczym nie różnicie się od nas. Mówiłem ci, w ten sposób spłacam dług, rozumiesz? Wielki dług, który zaciągnąłem u Detlafa. Gdybym miał zrobić to jeszcze raz, nie zawahałbym się. Przygotowałem pogłos. Na pewno zrobiłeś wszystko wedle receptury? Nie pomieszałeś proporcji czasu ważenia? To ważne. Najmniejsza pomyłka, nawet Wiedźmina, może drogo kosztować. Spokojnie. Mam trochę wprawy w ważeniu eliksirów. No dobrze. W takim razie zaczynajmy. Pan w kolejkę. Spotkanie. Proszę zaraz pana. Radę. Pan był pierwszy. Proszę, pan usiądzie. Ten pan był tu pierwszy. Rusz się w tej chwili, bo pożałujesz. A, rozumiem. Nie wiedziałem, że to znajomy jaśnie pana hrabiego. Ej, twoje. No tak, oczywiście, błąd. Ledwo było widać. Przeklęta aktualizacja. O Jezu. I wtedy kazałem mu zejść i ustąpić miejsca, żebyś widział, jaką miał minę. Nieźle mu daliśmy popalić, prawda, Detlafie?
Chociaż mogliśmy chociaż zobaczyć, jak wygląda Detlaf. I wtedy moja matka, proszę sobie wyobrazić, uparła się, żebyśmy kupili ten młyn. Zabawne, prawda? Ale przynajmniej teraz mam co opowiadać przyjaciołom. Wybacz. Co? Tak, musiał go zabić. I chyba w następnym odcinku chyba pójdziemy do tego chłopca. O, nareszcie się obudziłeś. Wierzgałeś jak jakieś zwierzę złapane w sidła. Zacząłem się obawiać, że jest po tobie. Nie było to zbyt przyjemne, ale ważne, że się udało. Co zobaczyłeś? Zamordowanie Delacroix nie przyszło Detlafowi łatwo. Wygląda na to, że się z nim zaprzyjaźnił. Mimo to go zabił, a ciało poćwiartował. Potem wpadł w furię i oderżnął sobie rękę, którą dokonał morderstwa. Bardzo interesujące. I zupełnie niepodobne do Detlafa. Widziałeś coś jeszcze? Widziałem sytuację, w której Delacroix bezinteresownie okazał Detlafowi sympatię. To był chyba początek ich przyjaźni. Skąd ta niepewność w twoim głosie? Bo to nie było nic wielkiego. Zwykła, codzienna sytuacja. Przecież wizje miały być związane z silnymi emocjami. Widocznie w Detlafie właśnie takie emocje wywołała. Zważ proszę, że później jednak dokonał mordu na Delacroix. Zabicie kogoś, kogo darzy się sympatią, nie może obejść się bez emocji u nikogo, nawet u wampira. Widziałeś coś jeszcze? Było coś, co pojawiło się w wizji dwukrotnie. Stoisko Pucybuta. Detlaf poznał tam Delacroix i wrócił w to samo miejsce po jego zamordowaniu. Osobliwe. Kram znajdował się chyba gdzieś w portowej części miasta. A sam Pucybut zachowywał się, jakby znał Detlafa. To byłoby jeszcze bardziej osobliwe. Może warto porozmawiać z tym młodzieńcem. Choć nie spodziewałbym się rewelacji. To nasz jedyny trop. Idę pogadać z dzieciakiem. Idziesz ze mną? Dołączę później, jeśli pozwolisz. Nie czuję się jeszcze na siłach, żeby stąd wychodzić. Rozumiem. W takim razie odpoczywaj. Wrócę, jak się czegoś dowiem. O ja pierdolę.
No dobra. Nowy szlacik, port. Chociaż mamy nowy poziom. No właśnie. To tak jest tylko jedno punkt. A chciałbym w ogóle na przykład wziąć toksyczność, ale wymaga euforia. Czekaj, co to już co? Spoko. Spomnę sobie ten jeden punkt, co zostawię. I przejdźmy się tylko jeden, żeby napędzić eliksir. No. Może sobie tak sobie było tak, o. No, teraz następny odcinek będzie dość ciekawy. Więc widzimy się w kolejnym odcinku. To cześć!